To był ostatni dzwonek dla Górnika. Wygrana w Niecie, czyli przegrana Górnika Łęczna we Wrocławiu, zapewniały Zabrzanom utrzymanie w Ekstraklasie. O ile drugi mecz ułożył się po myśli trójkolorowych i Śląsk Wrocław wygrał 3-2, to mecz Górnika z Termaliką nie zakończył się tak, jak powinien. Mimo iż zaczęło się bardzo dobrze i w 23 minucie za sprawą Kurzawy Górnik objął prowadzenie, Zabrzanie nie potrafili utrzymać przewagi i w 8 minucie drugiej połowy Termalika wyrównała. Mimo kilku prób trójkolorowi nie zdołali już zdobyć zwycięskiej bramki i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Tym samym Górnik Zabrze podzielił los pod Beskidzia Bielsko-Biała i spadł do pierwszej ligi. Bardzo ciężko mi tutaj było przyjść. Wierzyłem cały czas, że ta szansa, która jeszcze ostatnia istniała przed Górnikiem, będzie wykorzystana. Do przerwy prowadziliśmy 1-0. Ostatnio mamy w ogóle problem, żeby strzelać bramki. Ale prowadziliśmy 1-0, popełniliśmy błąd przy stałym fragmencie gry i straciliśmy bramkę i to okazało się bramkę decydującą o tym, że Górnika nie będzie w Ekstraklasie w następnym sezonie. Na pewno przyjdzie czas na zastanowienie się nawet i my. Dlaczego? I jeszcze raz dlaczego? Czuję się też bardzo rozgoryczony, bo to jest też mój klub, ale jednak dzisiaj mamy smutny i ciężki dzień. Musimy się cieszyć z tego punktu, bo wiemy z jaką determinacją walczył zespół Górnika. Ciesząc się z utrzymania naszego, trochę mi żal piłkarzy z Zabrza. Sam jestem mieszkańcem Rybnika i Rybnik Górnikiem stoi. Ale tak to w sporcie bywa, że radość jednej osoby czy jednego klubu jest smutkiem dla innego. Mam nadzieję, że zespół Górnika w przyszłym sezonie powróci w szeregi Ekstraklasy. Pierwsze miejsce w tym sezonie zajęła Legia Warszawa, która pokonała w ostatnim meczu Pogoń Szczecin 3-0. Drugie miejsce na podium zajął Piast Gliwice, a trzecie Zagłębie Lubin.